Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Liberation. Tak, dwa miesiące prawie nie było. To jest druga seria, którą przerwałem na jakiś czas. Obecnie nagrywam to już w okresie ferii, więc akurat może zdążę tą serię zakończyć. Nie wiem, jak to w ogóle będzie funkcjonowało. Ale chciałbym zakończyć to jak najprędzej przed kolejnym asasynem, Assassin's Creed Rogue. W marcu dopiero będzie premiera. Przesunęli jednak. Trochę żalowo, ale no cóż, poradzić można więcej na to. Jedyne co możemy zrobić, to czekać. A oczywiście Assassin's Creed Rogue będzie na moim kanale, bo przecież jak zacząłem mój kanał od Assassin's Creed, to fajnie było, jakbym wszystko skończył, no. No, poza jeszcze takim jednym asasynem, który jest na PSP, ale to wątpię, żebym go kiedyś nagrał. Zważając na to, że nie mam tej konsoli, to jest jedna sprawa. A druga, nie wiem, czy dałoby się w ogóle to nagrać, chociaż są pewne na to możliwości, ale to nie wiem, czy by się jakoś zdało pozytywnie. Ale czy to ważne? I tak nagrałem dla was już sporo z Assassina. Znaczy najmniej to nagrywałem chyba z jedynki, dwójki, Brotherhooda i Revelations. Z trójki no też trochę mało, ale było tego nieco więcej. W Black Flagu, tak, to się już tak nasiliło, że było z 80 około odcinków. W Unity powiedzmy też było już około 80 odcinków. I plus chyba 4, tak, chyba 4 odcinki w trybie co-opa, bo 5 było, nie jestem już w stanie teraz tego przeliczyć, ale odcinków było sporo. No i dodatek do Black Flaga Freedom Cry, gdzie wyszło nam to chyba, nie wiem ile odcinków, może było około 10, nie jestem już w stanie wam tego powiedzieć, bo nie pamiętam, to było w tamtym roku, latem. A w tym roku jeszcze mam zamiar skończyć Liberation i czekać na Rogue, plus jeszcze tegoroczna premiera Assassin's Creed'a Victory, która mam nadzieję, że pójdzie mi na peceta i plus taki, że bym z tego nagrywał, tylko mam nadzieję, że go nie zawalę, bo ja już naprawdę nie przeżyję kolejnej klęski Ubisofta, która naprawdę, no, rozpieprzyła mózgi wszystkich fanów Assassin's Creed'a. Ale naprawdę, no, pomimo tych bugów, to i tak coś zrobili z tego. No bo zaczęli grę od podstaw, to skąd oni mogli wiedzieć, że zrobią coś naprawdę profesjonalnego? Dobra, czekamy na aligatora. Quick time eventy muszą być. Okej. Pięknie. Ale miecz możesz schować, wiesz? Tego nie potrzebujemy. Do szczęścia. O, jest. O! Tak, wczoraj nagrałem Shadow of Mordor i też tam trochę pokasuję, ale nie wiem jak długo jeszcze będę się dobrze kurował, ale i tak już dla was zacznę nagrywać, bo były 3 dni przerwy i były luki w filmach. Dlatego chciałem zacząć tego od lutego symbolicznie. Jako że luty to jest najkrótszy miesiąc roku. Chociaż dzisiaj w tym roku ma 29 dni. Tak, 29 dni. Więc postaram się teraz codziennie, tak mówię, codziennie wrzucać przynajmniej jeden do dwóch filmów. Jak mi to wyjdzie, to wy już sami ocenicie. Muszę następnym raz wyłączyć tą muzykę w Shadow of Mordor, bo ciągle dostanie za nie prawa autorskie. LOL! No co ty robisz? Aha, chyba pakuję na siłowni przy świecach. Ja wiem, że potrzebujesz mózgów, ale no, skończ już.
Nie czytałem nawet, co tam było. Mniejsza z tym. Siema, łysy. Agate, I have done as you asked. The imposter is dead. He was working with De Ferrer. Hmm. What else have you learned? Only that he would have forced you out of hiding. Let us be thankful it did not come to that. If it had, our brotherhood... Well, let us not dwell. You have destroyed the hornet's nest in the bayou. At least for now. De Ferrer will have his day. Do Ferrera mamy się udać? A, właśnie już wykonaliśmy. To było jakby takie, nie wiem, zaraportowanie, że wykonaliśmy misję. Okej, okay, no to co dalej nas czeka w świecie Evelyn the Grand Prix? A, wracamy do Nowego Orleanu. O kurde, 3 lata minęły. Aha. Tam jakiś transport francuski został jakby, nie wiem, przejęty przez Hiszpanów. Dlaczego jeszcze znowu jesteśmy kobitką, no. A damy radę chociaż, nie wiem, tą skrzynię dojść? Nie, nie da rady. No cóż, pozostało nam tylko... czekaj, jak było charm? Chuj, nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. Lepiej będzie, jak się udamy. Jak tu z tobą? Ups, przepraszam. Nie chciałem. Dobra, udajemy się do tej misji. Bez wygłupów nawet. Bonjour. Señorita. Bonsoir. I'm a friend of Captain Dominguez. Is he on board? At this hour, el capitán is at the tavern. Where else? Thank you. Aha, do tawerny mamy się teraz udać. Do tego kapitana Dominguez'a. Okej. Okay. Question Dominguez at the tavern. Bien bonjour! Znowu zapomniałem, że wzrok orła się nie wyczerpuje. Tylko jak my mamy dotrzeć tam? Kurde, mamy ciężki dylemat. A, trzeba działać. Czy tego chcemy, czy nie? Zobacz się. Zrobimy to z dupy strony. I to powinno nam się udać. No i jest ładnie. O, nawet go zlokalizowaliśmy szybko. Bez wzroku. Farewell and adieu to your best Spanish ladies. Farewell and adieu to your ladies of Spain. Spain is the only thing I am. I am Carlos Capitan, Dominguez. We meet again. Do we? All three of you look familiar. But you're all welcome back to my cabin. I've manhood for... I don't think... Or we can consort right here! What do you know about Rafael Joaquin de Ferrer? I'm afraid he's not invited. What's your business with him? He pays for transport to and from New Orleans. That's all I do. Transport the things and get paid. Things, paid. Transport, paid. Back and forth and back. What is he doing? Why New Orleans? I do not know. Señor de Ferrer is a very secretive man. Thank you for your time, Capitan. Oh, yes. Tragiczny z tym typem. Naprawdę bardzo przycipany koleś. No, bardziej przypity, ale przycipany też. Dobra, chodź tu. Potańcujemy. Będę próbował też dzisiaj nagrać coś z Counter-Strike'a. Próbowałem nawet już dzisiaj z samego rana, ale no patrząc na to,
co jeden z moich sojuszników narobił, to po prostu była czarna magia i stwierdziłem, że dalej to już będzie tylko kompletna kompromitacja. Dlatego też uznałem, że no to nie będzie miało sensu. Potem pograłem sobie drugi mecz, już tak samemu wyszukując grę. No i podobny rezultat był, więc no nic nowego. Nie wiem, może jak będziemy w Primadzie, bo tam już mam ustalony team i tak dalej, może tam będziemy coś robić. Nie wiem. Bardzo chciałbym wierzyć w to, że kiedyś może zejdę z Silvera 1, ale to jest długa droga i naprawdę trzeba tyle nerwów wykorzystać, żeby kiedyś w końcu pójść wyżej. Okej, mamy się z Filipem spotkać. No tak jak mówię, no chciałbym nagrywać CS, ale takie mecze, które będą udane lub Evelyn, prostu w miarę out and about wyrównane. As always. But home to rest now, papa. Monsieur Blanc tells me you do a great service to my business. To our business. For it will be your husband someday. Oh, papa. You know I should sooner mind my own business than marry. As stubborn as your mother, Jeanne. If only she could see you now. But she can't. No. But perhaps you are old enough now. It is not much. One page. But it is from her diary. You should have it. Mama. Thank you, papa. Ojej. Takie prezenty w XVIII wieku musiały jarać, naprawdę. A mamy już sekwencję trzecią. Ile jeszcze tam mamy? 12 minut już nagraliśmy. Nie jest aż tak mało. Można jeszcze coś spróbować. Na razie to jest tylko czysta sielanka, co się dzieje tutaj. Nic wielkiego. Papa, you surprised me. I dared not interrupt. Your music is breathtaking. I dare say you could stop a man's heart. You flatter me too much, papa. The credit belongs to my teacher. I am but an instrument of his will. How blessed we are with a daughter who uses her talents in peace, not to riot in the streets of New Orleans. There is so much unrest since the arrival of the Spanish. Well, I don't want to keep you from your practice. I simply came with a message from Monsieur Blanc. At your leisure, he requests your assistance at the warehouse. Do take care when you go. The streets are not safe for a lady. No need to worry, Papa. I will try to restrain myself. I know your charm and grace will protect you like armor. Okej, idziemy stąd. Czyli nas czeka jakieś kolejne wyzwanie. A mamy teraz prześledzić może jakąś mowę? Nie wiem, teraz zobaczymy. O ile się nie mylę. A to się dzieje. A ta, tutaj. Torturers! A, demonstracja już tu jest. Okej. We demand answers! No. Unwashed scabs, go back to your swamps. How many more will disappear? Get back, or I'll give you a reason to protest. I warned you. No, trzeba się naparzać. Na to wychodzi. Kurde, nie zmieniłem persony. W sumie i tak nie mogłem. Enough! The man is down. Don't abuse what little power you have. All right, let me go! Now, what's this all about? People have been turning up missing, or
not turning up, rather. That's why we... But you have proof the Spanish are behind it? Kidnappings have increased since they got here. Increased? Life was never easy. Now, it's worse. Rioting will only worsen your plight. You need evidence. And how are we going to get that? I don't know. Yet. Some help you are. Ta, w sumie nie było innego wyjścia. To jeszcze ich skatujemy, dobrze. Oni tutaj nie stękali. Dobra. O, ja bym jeszcze wykończył tego. No ja, ale to jest blokada. To taka paskudna, że no to jest niemożliwe do przejścia. O, możemy wyremontować budynek. Lol. The poor soul. Surely you can look at me, señorita. A señorita? A drink, señorita. You. Przezabiłem jednego i przyszło dwóch. Oh. To jest totalna głupota. Dobra, pomogłem wam. Teraz możecie odejść. Dobra, wchodzimy do warsztatu Geralda. Już od razu 1000 monet za to dostałem. Nieźle. Ah, Aveline. Siema. Good day. I have a surprise for you. What do you think? To the unknowing eye, an unassuming warehouse. But to our brotherhood, your new headquarters. Agati takes his office in the swamp. But we thought you might prefer this for your business dealings. From this desk you can manage, or better still, expand your family's trading empire. Aha. Mogę zobaczyć w sumie, jak to działa. O kurde. Hawana. O, mamy naszą Hawanę. Aha, to już jest maksymalnie. Nie wiem, zrobimy tak. A, damy tyle. Okej, wysyłamy. Tak. Pięknie. Możemy tutaj naprawdę dowodzić różnymi statkami. O, trochę się pobawiliśmy, wdaliśmy owszem kasy sporo, ale... Ale tym się raczej nie będę zajmował, bo this to jest taka pierdoła. Więc zrobiłem to jednorazowo. And all of your guises are kept here. Aha. Się mogę ładnie przebrać. Over here, you have a private place to change your guise. No, nieźle. And most importantly, your weapons and tools will be kept here. Ah.
It is to your liking, then. It's perfect. In that case, I will leave you a quiet moment to familiarize yourself with everything. No, mamy nawet toporek. Aż sobie bym wziął. Taki. Z maczetką. Aha, dobra. Ale sobie przejrzeliśmy to wszystko. Tu trzymam pistolet. I tak dalej. Serio? Aveline, I've concocted a special instrument for you. A parasol? I suppose I should thank you, but... Allow me to demonstrate. See? Elegant and deadly. Just like my lady. Monsieur Blanc, you do know me so well. Ah! Right. So... Business. Do you recall our rival, Monsieur Boucher, who was twice caught watering his wine? Up to his old tricks again? Now he claims our coffee. Erodes the nerves. He has erected a stall in the market by the docks and distributes handbills to that effect. Sales are impacted, and we have enough trouble keeping money in the company as it is. Say no more. I'll see to it that he ceases his slander. Okej, okay, misja trochę trwała, ale teraz przydałoby się zmienić personę w końcu. Aha, tutaj chyba nie zmienimy tego. A tu, tu może, tak, mnie się pomyli po prostu te. Czemu nie mogę zmienić? Trochę słabo. Myślałem... A, dobra. Ale w sumie dostaliśmy teraz tą parasolę z dziurką na czubku. Więc to mamy taką jakby... taką bardzo tajną broń, która w ogóle nie wygląda jak broń. Ale okej. Nie wiem, może jeszcze ogarniemy jedną misję. Jak będzie dobrze i ją skończymy szybciej, to się zakończy wtedy odcinek. To jest jak mam podejść do tej misji. Dobra, nie chodziło tylko o zmniejszenie rozgłosu. Rozpocząć misję. Jak miło. Follow me. Okej. Okay. Dlaczego mam... Okej. Okay. Mamy tu ukryte ostrze, ładnie. Tylko co są z parasolą? The Grand Prix Coffee! Produces hives about the face and causes fit men to walk with a limp. Avoid the primitive muck water. Drink fine East India tea, the elixir of gentlemen. What's the meaning of this? I don't know, ma'am. They pay me to say what I'm told. I can't even read, I swear. Where is your employer? At his warehouse, no doubt. Please don't hurt me. Po pysku bym ci i tak dał. Kurde, nie mogę. Takie gówno. Dobra. To mamy teraz troszkę masy roboty. Jak chcemy to zrobić bardzo szybko i sprytnie. O, dostaliśmy nasze hajsy zwrotne. Okej, okay, dotarliśmy szybciutko. Nawet. Aha, i teraz trzeba zrobić tak.
Aha, to wystarczy tylko nacisnąć. Ale ty to długo przeładowywujesz. Okej. Trochę dziwnie to wygląda, ale powiedzmy, że jakoś to wyszło. Ten? Don't kill me! What do you want? Stop slandering the Grand Prix's reputation. Close your deceptive booth, clean the market of your insipid handbills, and issue a public apology. All right! I'll apologize! I swear! What's this? Coffee? How are you feeling? A touch nervous? Itchy? All right, look. I'm desperate. I can't keep my slaves from escaping. I lose money every day. And all my stock is in tea. If everyone starts drinking coffee, I'll be through. Anyone who keeps slaves deserves to lose them. Next time, remember. Far worse things can haunt a man than lost business. All right, all right, all right, ma'am. Ja go pomijałem zabić i to na miejscu, szczerze mówiąc. He'll be no more trouble. I'll see. He's going bankrupt, selling off his shops. Care to, expand your empire? Now there's an idea. If I buy him out, I can pay his slaves a wage and set them on the path to freedom. Certainly a more peaceful solution to your usual method of handling slavers. I'll keep a tally of properties available to buy, and make sure my informants keep an eye on opportunities. Look for them. Thank you, Gerald. No, teraz do sklepu, na jakieś małe zakupy. Aha, takie zakupy mówicie. Ja bym się jeszcze przebrał w końcu. Jeśli to jest to, nie, to szkoda. Kurde, za mało kasy. O jest. Są tu takie rzeczy. No nic, nie będę tego na razie kupował. Powracamy już do warsztatu. I tam zakończymy odcinek, kiedy już nie będę przedłużał tego materiału. Spróbuję dzisiaj jeszcze coś innego wrzucić. Nie wiem, może być to Counter Strike, może to być co innego, a może znowu Cień Mordoru. Wszystko możliwe. Dobra. Kaccenka będzie jakaś jeszcze dupna. Gerald, I'm hearing about disappearing slaves again. I thought we ended that with Gouverneur d'Abadi. But it happens again, and not only slaves now, but laborers, the poor. Where are they all going? I'll set my informants on finding out. No, I'll do it myself. They need help now. May I suggest that you, start with Saint-Danger this time? Yes. This is one case we won't solve at the garden party. When you're ready to go, find me outside, near the docks. I'll show you a faster way there. Trzeba zmienić personę. Nie wiem, czy ta misja się już skończy w końcu, czy jeszcze się będzie wydłużać. Nie mam pojęcia. Aha, czyli chyba misja się będzie wydłużała. Takie mam obawy co do tego. To się zobaczy. Tak w sumie myślałem. O, to może teraz jeszcze punkt widokowy zrobić dla zwały. Ale nie wiem, czy to nam się w taki sposób uda. Ale w końcu bym to zrobił. Tak, dla sprawy ogólnej. Tu chyba nam się uda. Kurde, nie z Unity, żebym się tak wspinał. Nie, bo tutaj nie mogę robić tych małkich skoków. Automatycznie mi tylko zrobić, kiedy nie będzie mogła przeskoczyć przez coś większego. O tak, właśnie teraz. Więc wtedy mi będzie robiła. Okej. Okay.
to jeszcze ta synchronizacja będzie. Żeby nie było. Do sianka i idziemy stąd. Czyli taktyczny wypad. Dobra, nie kozacz tym parkurem. Bez przesady. Coś tu mamy. Kawałek papieru, nie wiem co to jest. Jakaś pamiątka. Aha. Nie, coś znalazłem, ale szczerze mówiąc wyrąbane mam na to. Ale wolno pływa. Mogłaby szybciej. No, skadrze. No, mamy jeszcze jeden punkt widokowy. To jest akurat na pokładzie jakiegoś nieznanego statku. Aha. No, aż mi się kurde przypomina Black Flag. Poważnie wam mówię. Aż te wspomnienia mi wracają. Ale no cóż. Może kiedyś, jak będzie mi się nudziło, sobie pogram znowu Black Flaga, tak dla zwały. Ale to raczej wątpię. Dobra. I druga synchronizacja w tym odcinku. Mam nadzieję, że już się skończy to. Jak najprędzej. Przepraszam. O kurde, teraz chyba się zabiję. Nie masz jaka część asesyna, zawsze dojdzie do samobójstwa. Ale dobra, czyli mam. Przynajmniej mam odświeżone te punkty. Chcę już w końcu wyruszyć w podróż. Więc dajcie mi tą szansę. O, okej. Okay. To w sumie jeszcze mógłbym odbudować. By trochę tej kasy pozyskać. Nie wiem, jakim cudem jeszcze trzymam takie pokłady pieniężne. Ale no to jest możliwe. W moim przypadku. Tu jeszcze skrzynię bym sobie opylił. Jak jest, to trzeba wykorzystać taką szansę. Okej, okay, tu się nawet kryje taka skrzynka. No i takie 3000 to już mamy na 6 takich budynków. Co nam to poprawia sytuację finansową. Okej. Okay. Ale teraz już stąd na pewno trzeba wyjść. Jest tu jeszcze jedna, kurde. Ten. Kartka pamiętniku. A to trzeba się na szczyt wspiąć. A to dla Ewelinki to jest nic. Już tutaj? Jest. Widać nawet. I jeszcze skrzynia. No to fajnie się składa. Odcinek nam się wydłuża w najlepsze. Dobra. Myślałem, że da się jakoś to wspiąć. W sumie tak. Okej. Jest. Dobra, ale już tym razem stąd uciekamy. Co wy tam knujecie? Dziwnie. Ah, Evelyn. I simply come here when you need to travel out of town. The business will cover any expense. Już skończyłeś gadać? Aha. Okej, to mamy już naszą podróż. Tylko mam nadzieję, że to się nie będzie przeciągało. Że to będzie tylko taka podróż szybka i mogę ze swobodą to zakończyć. Tak? Tak. Czyli wróciliśmy skąd przybyliśmy 35 minut temu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Do następnych odcinków.
nie wiem, jutro chyba będzie następny, a jak nie, to pojutrze. Zobaczymy, jak ja to ogarnę wszystko. Na razie.